Siemano moi kochani, z tej strony Faralic, ze mną cała ekipa. Siema. Dzisiaj zagramy we Fruit Ninja w realnym życiu. Dzisiaj każdy z nas będzie musiał oddać 10 ciosów przy pomocy takiej maczety. Pamiętajcie, nie róbcie tego w domu, my jesteśmy tutaj przeszkoleni zawodowo wszyscy. I moi drodzy, mamy dzisiaj do przecięcia kilka napojów oraz różne owoce. A wy moi drodzy, zostawcie w tym momencie łapeczkę w górę. 30 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny odcinek z Fruit Ninja. Muszę zrobić później Vegetable Ninja. To co, zaczynamy. Lecimy według tabeli, jako pierwsza zaczyna JJK. Leci na początku jabłko, pomarańcza, banan, cytryna, kiwi, niebieski napój, żółty napój, czerwony napój i na końcu sumujemy punkty. Jesteś gotowa? Ale ja lecę od razu ze wszystkim. Tak, ze wszystkim. Jak to? No normalnie. Ale ja się nie przygotowałam, wiesz? Dobra, lecimy. Dobra widzowie, jestem gotowa na wojnę. Moim pierwszym przeciwnikiem jest jabłko. Czekam na ciebie. Poszło za pierwszy! Brawo! Tyle. Gotowa? Boję się! 3, 2, 1. O kurde! Poszło! Patrzcie na to, równiutka połówka. Elegancko. Dobra, teraz baranek za 150. Gotowa? Ta, nie trafiłam! Teraz cytrynka. Kurde, no nie idzie trafić! To jest za małe! I no kiwi jest jeszcze mniejsze, co wy sobie ze mnie zażartujecie? Hop! O, dobra, gotowa? Hop! O. Zobacz jak to wygląda, patrz jakie idealne cięcie! Hop! Jak to wygląda, stary, zobacz, na pół poszło, cała orężada wyleciała, a butelka jakby była, nie? Ja mam za to punkt, czy nie mam? Uwaga, teraz bonusowa runda, czerwona orężatka. Leci! Uuuu! To był zabawek! Coś takiego, nie? Ale wyleciała cała orężada, więc chyba zaliczamy. Okej, udało mi się zdobyć 800 punktów, nie trafiłam trzech najmniejszych w sumie rzeczy. I teraz kolejną osobą jest Klaudia, więc powodzenia, trzymajcie za nią kciuki. Teraz moja kolej, mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej niż Justynie. Justyna, widzimy się w finale. Dawaj to, jabłko. Jabłko. Yes! Co prawda... To dla kijanek było akurat. Grapefruit, uwaga. Trafiłam, ale tylko tak, wiesz, obtarłam. To dziabnęłam. Dobra, teraz banan. No kurde! Dobra, teraz najmniejsza, cytryna, leci. Poszło! Poszło, mam! Udało się, jest! Kiwi, też za 300 punktów. Nie udało się. Napoje? Nie, najgorzej, nie. Zaliczone. Mam 800 punktów, tak jak już namówiłam, że spotkamy się w finale. Teraz chyba Jacob. To teraz moja kolej. Dawaj Rogal, dawaj jabłuszko na start. Poszło! Może być jeszcze meteczka delikatnie ucięta. Lecimy z moim kolorkiem pomarańczowym, grapefruit. Patryk Rogala rzuca. Poszedł! Na pół, panie Krystianie, uznajemy? Jasne, że tak. No i klaska, dobrze, bananek. Banan też! Ja pierdzielę, co Rudy robi, jak joro! To jest jakaś symulacja, a nie prawdziwe życie. 3, 2, 1. Ojajajajaj, kiwi. Słyszałem? Nie, nie uciąłem go. Poszło. Pa! Widać to? Zalicz Rudemu? Ja bym zaliczyła Rudemu. No, zaliczamy no! Bo jak przecięte umiecie, tak powtórzcie to, moi drodzy. Zaliczamy Rudemu. Daję, że minus 200. Dobra. Leci napój! I wyle
przyleciał cały, mój drogi przyjacielu, więc rzeczywiście trzeba zaliczyć, a nie... Teraz orężatka, uwaga! Orężatka! Fajnie to wygląda. No, dzięki, dzięki, dziękuję. Z nich jesteście teraz. Poszło też! Dzień dobry, wróciłem, zgarnąłem podobno 1200 punktów i widzę się w finale na pewno jest z dziewczynami. Chyba trzeba zmienić punktację jednak. Nie, to nic nie zmienia, tutaj minus 300 to jest 900, więc i tak przechodzimy dalej. Z Patryczkiem się widzę, idę mu rzucać rzeczy. Piona. Ugryz mi, teraz ja jestem Jacob, ugryz mi jabłko, więc mam 100 punktów więcej za nie jak trafię. No, rzucasz gościu! Klasyczne cięcie. Chirurgiczne. Chirurgiczne, jak Yasuo być. Wadahaki! Obyś lepiej rzucił. O! Poszedł! Dawaj banan! Jest! Na trzy części, patrz! Z tej i z tej strony uciąłem. Cytrynka, dawaj, jestem gotowy. Ale kozak. Dobra, teraz kiwi, dawaj. Ale nie, myślałem, że na pół poszło idealnie, ale jednak nie. Szybka. Dobrze! Dalej lecimy, jesteś gotowy? Proszę bardzo, teraz żółta. Dawaj, dawaj, dawaj! I klasunia, mój drogi! Tak się nie robi akurat, że tylko w grach może. 1500 punktów, wszystko trafiłem. A Jacob tylko jednego nie trafił? Morał jest prosty, najlepiej rzucam, a ty całkiem dobrze tam uderzasz. I lecimy do ostatniej osoby, czyli do Krystiana, który stoi za kamerą. Czas teraz na mnie i zobaczymy, czy uda mi się dogonić chłopaków albo dziewczyny. Pierwsze jabłuszko, dawaj. Bez punkta, dobra. Dobra, bez punkta. Okej, okay, dawaj. Trzy. Nic nie trafiał, kompletnie trzeci banan ses. Jeden, hop. Ulala! Backhand aż na punkt. O nie! Kwaśna porażka będzie. 3, 2, 1, hop. Poszło Bibi. No i teraz mamy napoje. Poszedł na pół! No to było dobre. Dobra i teraz szybko, jedna po drugim, orężatki wstrząśnięte. 3, 2, 1, raz, leci i dawaj. 2, hop! Poszło! Forehand, backhand. Podsumowując punkty, wygrywam z dziewczynami, ale razem z Jacobem mamy remis, więc grab your weapons and fight. Kto lepiej przetnie równiej? Ananasa. Ananasa, tak jest. Lecimy. Ok, mam nadzieję, że zawalczę w finale. Lecimy. Leci. Jakie budo z aparatu! Pięknie przecięty, za chwileczkę dziewczyny ocenią, kto lepiej przeciął. W sumie to jest takie cięcie. Jest na środku? Czas na Jacoba. 3, 2, 1. No ja wiem kto wygrał. Niezależna komisja niech oceni. Już tyle z niezależnej komisji. Niezależna. Dobra, uwaga, rozkładamy. Nie no, te części wyglądają tak samo. Naprawdę? No ten jest trochę bardziej na środku. Tak? Zgadzam się z tym. Niezależna komisja, dobrze mówi. Parę w finale, piona. Gotowy na arbuza? Gotowy jestem. 3, 4. Oho. To jest rozpadnięte, gdzie jest reszta arbuza? Co to ma być? Góra i tu arbuza jest. Tragedia. Rogalik był nieostrożny ze swoim arbuzem. Ja wam pokażę, jak to się robi. Dawaj. No, bracie. Widzisz ty to? No muszę przyznać, nie rozwalił się. Ej, rozwalony. Niezależna komisja. Niezależna komisja nie zdążyła ocenić. Dobrze, czyli chciałem złożyć tą katanę z waliriańskiej stali na twoje ręce. Jesteś najlepszym samurajem, proszę. Dziękuję.
Jak rogal trafisz, to faktycznie słusznie otrzymałeś ten miecik od Krystiana, czy jak on to nazwał. I kończymy odcinek. 3, 2, 1, pum! Trafił! Zostawcie łapeczkę w górę, bo ten odcinek naprawdę sprawia nam dużo fanów. No i co, subujcie tam na dole, zostawcie komentarz, kto waszym zdaniem wygrał. Ja jestem oficjalnym zwycięzcą, trzymajcie się i do zobaczenia na...